postanowiłem zrobić taką konferencję, ponieważ stwierdziłem, że mając jakieś doświadczenie sam w prowadzeniu sklepów, jak też robiąc szkolenia i różnego rodzaju doradztwo, że pewne problemy przewijają się tak naprawdę w każdej firmie, w mniejszy lub większy sposób. Czy będę posiłkował jeszcze drugim komputerem, na którym mam kilka takich podpowiedzi, żeby nie minąć pewnych rzeczy. Więc jeżeli miałbym odpowiedzieć na takie pytanie, jak zwiększyć zysk sklepu zoologicznego, to tak naprawdę jest to kwestia bardzo wielu aspektów, które trzeba połączyć. I czasami niektórzy mają tak, że pewne aspekty u nich działają. Niektórzy mają tak, że wiele aspektów nie działa. Jest wtedy jakby o wiele większa trudność w tym, żeby pewne rzeczy połączyć. I teraz tak. Te elementy, które będę dzisiaj podawał, to są elementy składowe oczywiście, tak? Ja myślę, że to jest zrozumiałe, że ja nie mam takiego genialnego, magicznego rozwiązania, że podam jedną rzecz i nagle zysk w sklepie się zwiększy nie wiadomo ilukrotnie, ale na pewno, kiedy się pewien proces wejdzie, to jak najbardziej można zwiększyć te zyski. A ponieważ no, Państwo prowadzicie też jakoś tutaj sklep, więc sklepy. No więc będziecie, myślę, jak najbardziej rozumieli to, co ja mówię. I teraz tak, spotykałem się z różnymi jakby tematami, kiedy gdzieś tam doradzałem. I jednym z takich tematów to było to, że ktoś miał sklep, utrzymywał na granicy płatności i niestety trzeba było mu pokazać taką brutalną prawdę, że z tego sklepu już się nic nie da więcej wyciągnąć. Czasami była to kwestia miejsca, kwestia jakiejś polityki całej firmowej, wielu rzeczy. I to jest jedna trudna rzecz. Natomiast drugą taką też trudną, wbrew pozorom rzeczą jest ten element, kiedy sklep, kiedy firma się rozwija i okazuje się, że dochodzimy do takiego pewnego pułapu, takiego sufitu, kiedy mówimy, no nie możemy już dalej pójść, chcielibyśmy, ale nie możemy. I to się też wiąże z różnymi rzeczami. Bardzo często jest to kwestia na przykład założenia drugiego punktu albo przeniesienia się do innego, ale nie tylko. W każdym razie, to są takie dwie krańcowe rzeczy, które najczęściej mi się gdzieś tam zdarzają. A to, o czym dzisiaj chciałbym powiedzieć, podzieliłem na trzy kategorie pewnych, z jednej strony problemów, a z drugiej strony rozwiązań, które powodują, że można w jakiś sposób też zwiększyć zyski. No i tak mi wyszło dosyć przypadkowo, że nazwałem to LLL, czyli to będą trzy elementy, trzy aspekty działania sklepu, które się będą właśnie na literę L zaczynać. I pierwszy ten element to są ludzie. I napisałem sobie właśnie tutaj na tablicy, że będę opowiadał właściciel, pracownicy i sprzedaż. Bo sprzedaż łączy się z ludźmi oczywiście. Więc pierwsza rzecz to jest kwestia właściciela. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ bardzo, bardzo dziś mocno wierzę w to i też doświadczam tego w życiu, że jeżeli człowiek podąża za tym, co najbardziej naturalnie mu w życiu wychodzi, co nie tylko ma umiejętności, ale co też uwielbia robić, co ma w tym pasję, to za tym będą dążyć jakieś pieniądze, jakieś wpływy. Tak, bardzo, bardzo wiele tego dostrzegam w różnych działaniach, nie tylko w zoologii. No ale jeżeli mamy się skupić na zoologii, to zauważyłem, że to jest tak, że często. Najczęściej właściciel, który zaczyna swój biznes, to na początku musi być taką alfą i omegą. On musi wiedzieć wszystko, on musi być i sprzedawcą, i zarządzającym, i księgowym czasami, i wiedzieć wszystkie inne rzeczy. Z czasem, kiedy się rozwija, kiedy przybywają pracownicy, różni ludzie, to właściciel często część rzeczy gdzieś deleguje dla innych osób. I to jest bardzo dobre. Tylko, że tu pojawia się pewien taki problem, czy tym, czym później się zajmuje, to jest na pewno to, co powinien on robić w danym biznesie. I teraz ja często posługuję się taką tablicą, którą właśnie zaraz już tutaj pokażę, która pokazuje taką, jakby to określić najlepiej, jak dana osobowość ludzka na czym najlepiej zarabia. Jakie jest, o może tak, naturalne predyspozycje do zarabiania. I tutaj mam nadzieję, że to widzicie. Jest taki kwadrat. Ten kwadrat to nie jest jakby mój pomysł, to jest jeden z takich znanych schematów pokazujących,
w jaki sposób można podzielić osobowości ludzkie i na czym te osobowości najlepiej zarabiają. Dlaczego zacznę od takich miękkich umiejętności? Zacznę dlatego, ponieważ właściciel to jest podstawa, to jest ktoś, kto ten biznes założył, ciągnie, tak? I jest to dosyć ważne i dlatego chciałbym od tego zacząć. Zacząć, przepraszam. Więc na początek krótko omówię, co oznacza dane tutaj napisy, które teraz widzicie. Co to oznacza? Będę to w skrócie mówił, bo to nie mamy, chyba nawet godzina to jest za mało, żeby zacząć opowiadać o tym, co tak naprawdę znaczy każda z tych osobowości. Ale zacznę tu może od tej takiej najbardziej charakterystycznej, jak gwiazda. Gwiazda to jest pewien typ osobowości, który charakteryzuje się tym, że jest to osoba, która w naturalny sposób, no właśnie gwiazda jest tu dobrze powiedziane, staje z przodu, jest zauważalna dla ludzi. Bardzo często pewnie Państwo mają wśród swoich znajomych takie osoby, które nieważne co oni robią, zawsze są widoczni. Nieprzypadkowo to też się nazywa gwiazda, ponieważ bardzo często różnych celebrytów, aktorów, muzyków możemy podłączyć pod tą osobowość, tak? Że to jest ktoś, kto jest, nazwijmy to, twarzą danej firmy, twarzą danej kampanii. I to jest coś, to jest taka zazwyczaj mniej lub bardziej charyzmatyczna postać, która jest zauważalna, jest taką właśnie twarzą. Tylko minusem tego jest to, bo to, że ktoś jest zauważalny, to powoduje, że przyciąga ludzi, to jest bardzo pozytywny aspekt. Niestety negatywnym aspektem danej osobowości jest to, że dana osoba jest, jakby ma problemy z pewnego rodzaju zarządzaniem pieniędzmi. Dlatego bardzo często różnego rodzaju gwiazdy, celebryci mają swoich menadżerów, którzy zajmują się różnymi elementami ważnymi dla danej osoby, czyli jakieś kontrakty, podpisanie i tak dalej, ponieważ bardzo często osoba, która jest gwiazdą, nie do końca jakby ma ufność w wartość, którą daje. Ona lubi stawać na scenie, lubi gdzieś być widoczna. To w zoologii nie oznacza stania na scenie, ale może to oznaczać, że jest najbardziej taką charakterystyczną osobą, do której ludzie przychodzą, którą ludzie znają. Natomiast może mieć problem, w jaki sposób zarządzać pewnymi finansami. Więc to jest jeden element. Później mamy kreatora. Kreator jest to taka osoba, która jest w stanie, no właśnie, działać bardzo kreatywnie, wymyśleć coś. Ja przez lata pracowałem właśnie z moim wspólnikiem, który jest właśnie takim typem kreatora, czyli osoby, która kiedy widzi problem, dosyć szybko znajduje bardzo skuteczne jego rozwiązanie i to powoduje, że może na przykład działać. Pamiętam, że mieliśmy kiedyś na przykład taką sytuację, kiedy prąd nam wyłączyli w sklepie, włączony w nocy. Była jakaś awaria sieci. No i on się bardzo mocno wtedy zastanawiał, co zrobić, ponieważ mieliśmy straty w rybach. No i zaczął wymyślać sobie różnego rodzaju pomysły, w jaki sposób albo ubezpieczyć się, albo założyć jakąś dodatkowy akumulator, na przykład, który by mógł się włączać, tak? To jest taka osoba, która od razu wpada na takie pomysły i zazwyczaj je też realizuje. I w kontekście tego opowiem od razu o mechaniku, ponieważ będę tak tutaj nie będę opowiadał bardzo szczegółowo. Mechanik to jest ktoś taki, kto idealnie może pracować z kreatorem, ponieważ kiedy kreator coś wymyśli, to mechanik sprawi, że dana rzecz może ją powielić razy ileś. Co to znaczy w przypadku takiego mojego doświadczenia? Ten mój przyjaciel, partner w biznesie, to był człowiek, który kiedy zobaczył, jak się zakłada jeden sklep zoologiczny, to pierwszy swój sklep razem zakładaliśmy jakieś pół roku, naprawdę z wieloma, przepraszam, więcej niż pół roku, to było około 8-9 miesięcy. To bardzo dużo wysiłku i nerwów nas kosztowało, ale drugi sklep powstał już w 3 miesiące. Każdy kolejny, ponieważ dzisiaj mamy sieć sklepów, to jest tak, że już dzisiaj tak naprawdę mając pieniądze, jesteśmy w stanie w miesiąc czasu w galerii handlowej ustawić, że tak powiem, nowy sklep, ponieważ wiemy już, ponieważ on jako kreator zrozumiał, jak coś działa i teraz jako też jednocześnie mechanik umie też to wprowadzać w życie, powielać, tak? Kopiować dane rzeczy. Tu bardzo często się opowiada taką historię o człowieku, który się nazywał, żebym nie pomylił tutaj faktów,
Wszyscy znamy restaurację McDonald's, tak? I człowiek, który wymyślił McDonalda, był właśnie kreatorem. On wymyślił pewne rozwiązania. Ale tak naprawdę osoby, które sprawiły, że dzisiaj na całym świecie są znane McDonaldy, to były takich dwóch ludzi, których jeden był takim właśnie osobowościowo mechanikiem, czyli osobą, która sprawiła, że dzisiaj na całym świecie jest znany i powielany pewien schemat. Tak naprawdę byśmy McDonalda być może w ogóle nie znali, gdyby nie ci ludzie. I tak naprawdę, jeszcze tak tylko, bo tu jedna rzecz może być niejasna. To nie jest tak, że dana osobowość człowieka to na przykład jest kreator i on jest tylko kreatorem. Bardzo często może być na przykład każdą z trzech osobowości, ale najczęściej jest tak, że jeden element, jedna taka osobowość jest dominująca. I zejdźmy się dalej. Ponieważ jest to Lord, to bardziej tutaj mam na myśli, to jest takie z angielskiego stwierdzenie, bardziej jest to ktoś, kto umie zarządzać danym mieniem. Tak? Ktoś, kto zostaje, w Anglii jest na przykład landlord, się mówi tak, czyli na ludzi, którzy zarządzają nieruchomościami, wynajmują je. To są właśnie osoby, które mają coś, mają jakieś produkty, usługi, cokolwiek i umieją nimi świetnie zarządzać, w tym się najlepiej czują, na tym najlepiej zarabiają, tak to można określić. Akumulator to jest znów taki pewien typ osobowości, który uwielbia znajdować pewne dobra, przytrzymywać je tak długo, aż widzi, że już warto z nich zrezygnować i spieniężyć je. To są bardzo często ludzie, którzy grają na giełdach, ludzie, którzy też na przykład inwestują w nieruchomości. Trader to jest taki naprawdę sprzedawca, tak? To jest taki człowiek, który idealnie się nadaje na przedstawiciela handlowego, który najlepiej się czuje w tym, że coś tanio kupi, drogo sprzeda i zrobi to w bardzo krótkim czasie. Tak najkrócej opowiadając, dealmaker to jest człowiek, który w świetny sposób łączy innych ludzi. Ma wiele kontaktów i kiedy do niego zadzwonisz, na pewno jak Państwo sobie możecie sobie wymyśleć teraz, że okej, są tacy ludzie, do których jak zadzwonię, to ja wiem, że oni znają kogoś, kogo mogą mi dalej polecić. I to są tacy ludzie. Dealmaker, przepraszam. No i pomocnik, supporter, to jest taki człowiek, który najlepiej odnajduje się w tym, że pomaga innym. Bodajże u Henry'ego Forda, od tego człowieka, od tych samochodów, pracował taki człowiek, który był zatrudniony tylko po to, żeby robił dobrą atmosferę pracy wśród ludzi. Tak, to było jego całe zadanie. To tak starałem się bardzo, bardzo skrócić, ale widzę, że i tak trochę minut minęło. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ okazuje się, że bardzo często nie znając takich różnego typów osobowości i nie wiedząc o sobie pewnych rzeczy, możemy troszkę za daleko pojechać czymś, co spowoduje, że zamiast zająć się tym, co najlepiej nam wychodzi w zoologii, w zarabianiu, to zajmujemy się czymś innym. I na przykład, no ja tutaj takie podam trzy właściwie przykłady. Jeden to właśnie z tym moim partnerem biznesowym, który no właśnie jest takim typem trochę gwiazdy, kreatora i mechanika jednocześnie, to najbardziej. Ale to jest człowiek, o którego zupełnie nie jest akumulatorem, czyli on nie umie skupiać pewnych dóbr. My zawsze w firmie mieliśmy jeden problem, że on był świetny na przykład w pomnażaniu majątku, w sensie, że coś wymyślał i wiedział, jak założyć sklep, wiedział, jak dzięki temu umiał rozwijać to, skopiować jakby ten pomysł. Natomiast zarobiliśmy jakieś pieniądze i zawsze te pieniądze były, no zawsze może przesadzam, ale bardzo często były źle inwestowane, tak? Moglibyśmy na tym zarobić, na te pieniądze, które zostały, ale nie umieliśmy nimi zarządzić, szczególnie on nie umiał nimi zarządzić, a on się tym zajmował. I to powodowało, że bardzo wiele też pieniędzy traciliśmy w różnych latach, tak? Taka świadomość później spowodowała, że można na przykład kogoś zatrudnić, kto jest taką osobą, kto wie, jak tymi pieniędzmi rozporządzać. Ale znów z drugiej strony, mieliśmy tak, że ja bardzo dobrze funkcjonowałem tutaj w trybie pomocnika, dealmakera, tak? I to powodowało, że te dwa zakresy u nas dobrze działało, ale zawsze leżała pewnego rodzaju właśnie zarządzanie pewnymi rzeczami, że nie zawsze nam się udawało to robić, musieliśmy zatrudniać ludzi, nie zawsze nam się też udawało dobrych ludzi zarządzać. I teraz mówię o tym, ponieważ jest to jeden z wielu tak naprawdę no, takich testów osobowości, tak to określę, z innych, których już tu nie będę pokazywał, ale o których tylko jeszcze tak krótko powiem, to jest tak, że
Jest coś takiego, że niektórzy, będąc perfekcjonistami, mają coś takiego, co się ładnie nazywa paraliżem analitycznym, czyli stwierdzają, że nie warto czegoś zacząć, jeżeli coś nie jest perfekcyjne. To powoduje, że bardzo wielu rzeczy często nie zaczynają i to powoduje, choć nie zawsze, to jest kwestia charakteru, że dany człowiek na przykład jest, może być przez innych ludzi odbierany jako ktoś taki za bardzo szczegółowy, za bardzo też szorstki i tak dalej, ale i tu jest kwestia, żeby na przykład do takich ludzi nie wychodził ktoś, kto jest do ludzi, czyli na przykład do zarządzania ludźmi, nie wychodził ktoś taki, kto jest taki aż melancholiczny, ale wychodził ktoś, kto jest właśnie takim dealmakerem albo pomocnikiem, coś, kto umie stworzyć dobry klimat wśród zespołu ludzi, tak? Taki pamiętam jeden ze sklepów, którym robiłem szkolenie, było tak, że właścicielka była osobą, która miała świetnie wychodziła do ludzi, do klientów i miała o to pretensje do jednej z pracownic, że ona tego nie robi. Natomiast ta pracownica nie była taka dynamiczna i teraz cała kwestia była taka, że ludzie mimo wszystko bardziej lubieli tamtą pracownicę, ponieważ ta pracownica nie była narzucająca się tak jak właścicielka. Więc jednak na przykład rzeczy musieliśmy zrobić tak, że właścicielka mogła maksymalnie przez minutę rozmawiać z klientem i przekazywać ją dalej do pracownicy, która w łagodniejszy sposób potrafiła pewne rzeczy nieinwazyjnie zrobić. I takie rzeczy, o których tutaj mówię, są o tyle, uważam, ważne, że właściciel, to też będzie dotyczyć tutaj pracowników, jeżeli wiemy, jakie osoby chcemy, kim jesteśmy, to łatwiej nam wiedzieć, w co na przykład nie mamy wchodzić, bo tak naprawdę tylko męczymy siebie i czasami innych ludzi. I teraz, do pracowników dotyczy się to podobna rzecz, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o pracowników, to dla mnie się etap zaczyna w momencie, kiedy już rekrutujemy pracowników. Ja dzisiaj wychodzę z założenia, że naprawdę lepiej jest uprawiać tak zwaną, jak to nazywam, taką profilaktykę, czyli najpierw sformułować, dlaczego właściwie, do czego kogoś zatrudniamy, a później wziąć człowieka o właściwej osobowości. I tak bardzo często my u siebie w firmie robiliśmy, że zauważyliśmy, bardzo się możemy męczyć z osobą, która na przykład opowiada o tym, że bardzo lubi zwierzęta, że ma wiele serca do zwierząt i później okazuje się, że to jest, ale to jest, okazuje się, że jest to osobowość bardzo flegmatyczna, bardzo taka powolna w działaniu. I się okazuje, że ona potrafi dużo czasu spędzić ze zwierzętami, ale bardzo mało klientów umie obsłużyć. A my potrzebowaliśmy osoby, która umie w dynamiczny sposób obsłużyć 3-4 osoby. Tak? I okazuje się, że takie osoby można poznać już w czasie rekrutacji, że w czasie poznawania ludzi. Taką przez lata przyjęliśmy strategię, że wiemy, jakie osoby nam są potrzebne i na przykład zaczęliśmy w ten sam sposób tworzyć takie zespoły, czyli na przykład mamy 5 sklepów i w każdym sklepie mamy 2 osobowości. Najczęściej to jest osobowość ekstrawertyczna, druga introwertyczna, ponieważ na przykład wiemy, że mieliśmy taką zabawną sytuację, że w jednym sklepie była osoba, która była świetnym fachowcem, umiała wiele świetnych rzeczy pokazać klientom, zachęcić, natomiast no, nic ząb nie udało się w niej utrzymać tego, żeby porządek był na sklepie. I tak naprawdę kolejną osobę, która z nim pracowała na zmianie, to była osoba, która pilnowała porządku. Oczywiście też umiała sprzedawać i miała wiedzę, ale ona miała pilnować porządku, bo widzieliśmy, że choćbyśmy nie wiem, co zrobili, to w żaden sposób nie damy rady tamtej osoby namówić do porządku, bo ona za chwilę i tak o tym zapomni, nawet jak przez chwilę to zrobi. Więc to jest dosyć ważna rzecz, ponieważ ona może wprost, może się wydawać, jak to wpływa na zarobek. Może wprost czasami nie można tego wykazać, ale na pewno można wykazać, że jest lepsza atmosfera w pracy, to w znaczny sposób wpływa na to, że ludzie chcą zostać w pracy i że no, i że też klienci chcą chętniej przychodzić. Natomiast taką rzeczą, która, jeżeli chodzi, tutaj napisałem sprzedaż, taką rzeczą, która myślę o wiele jest istotniejsza w kwestii, że można doświadczyć, co to, jaki zysk daje sprzedaż, to jest taka rzecz, ja tutaj akurat możecie Państwo zobaczyć taki poradnik, który tutaj napisałem i akurat tutaj przedstawiam. On jakby się wziął z tego, że zrobiłem pewnego rodzaju taki skrypt dla pracowników, od tego się to zaczęło. Pokazywałem pracownikom, szczególnie nowym, jak mają sprzedawać, żeby to było skuteczne.
Jak to zrobić, żeby nie dać im za dużo wiedzy, ale dać im na początek przynajmniej taką wiedzę, żeby to było dla nich właściwe i żeby nie w żaden sposób się nie zniechęcili, że tak dużo jest wiedzy, tylko zaczęli od czegoś bardzo prostego. I teraz, na czym to polega? Ja takie dam kilka tu przykładów. Jeden z częstych przykładów, które na przykład robię na szkoleniach, jest taki, że opowiadam, że przychodzi klient i trzeba z nim, co jest podstawą, co sprawia, i teraz to już to, co będę mówił, będzie wprost rzeczą, która przynosi od razu bardzo często zysk. Jeżeli właściwie ludziom zadamy pytania, zrobimy właściwą diagnozę tego, po co człowiek przyszedł, to możemy mu lepsze rzeczy i więcej rzeczy sprzedać. I kilka przykładów. Jedną rzeczy przychodzi klient, to bardzo często obserwuję też. Przychodzi klient i mówi, no potrzebuję jakiegoś gryzaka dla mojego chomika. I to, co się bardzo często dzieje, to na przykład jeżeli stoimy przed ladą, to sprzedawca ma przy ladzie na przykład kolby i bierze jakąś tam kolbę czy cokolwiek i pokazuje, o tu jest kolba, tak, to jest właśnie to, co panu polecam. I teraz tak, już nie mówiąc o tym, że dana osoba mogłaby więcej posłuchać, na przykład, przepraszam, więcej się zapytać, czy na przykład ile lat ma chomik, tak, co je, w czym jest trzymany, bo to wszystko ma wpływ na to, co można polecić, no to jeżeli się skupimy tylko i wyłącznie na tych gryzakach, to bardzo często wynika tak, że oferujemy tu gryzak, ewentualnie gdzieś tam polecimy to może sól, albo może wapno, albo znajdziemy jakąś drewnianą zabaweczkę. Wtedy, kiedy klient przychodzi, to mówi sobie, ok, mam dwie, trzy rzeczy, to wybiorę jedną, na przykład wybiorę jakiś tam gryzak. Gryzak taki, no kolby, weźmy tą kolbę, tak? No i kupi jedną rzecz, która powiedzmy tam kosztuje 4 zł. No i teraz, cała kwestia jest tego, że jeżeli pokażemy klientowi, że są różne rodzaje gryzaków, to klient inaczej, jest o wiele większa częstotliwość, że klient inaczej zareaguje. Co to znaczy? Jeżeli pokażemy klientowi, że tak, że są różne rodzaje gryzaków, czyli jest gryzak, który jest jadalny, czyli na przykład kolba lub różnego rodzaju są takie niby małe hamburgery czy lody, tak? To jest jeden rodzaj. Jest inny rodzaj gryzaków, które są jednocześnie zabawkami, najczęściej to są takie jakieś drewniane kółeczka, mniejsze lub większe. Jeżeli mu pokażemy, że sól i wapno to tak naprawdę są suplementy diety, jeżeli to tak można określić oczywiście, to mu pokażemy, że to jest jeszcze inny rodzaj gryzaka. I tak naprawdę, kiedy na jednym szkoleniu rozmawialiśmy o tym z pracownikami, okazało się, że podzieliliśmy to aż na 5 różnych kategorii. I teraz co się okazuje? Że klient inaczej reaguje, bo on sobie mówi, ok, ja wziąłem gryzak, ale chciałbym wziąć jeszcze mu zabawkę. Jest w stanie wydać te 2, 3, 5 zł. A o to walczymy. Więcej. Albo jeżeli nawet nie kupi, to kiedy przyjdzie, to sobie następnym razem, to sobie myśli, no tak, ale pamiętam, że jest coś jeszcze oprócz gryzaków. I teraz, co takie rzeczy powodują? Takie rzeczy powodują, to już no, na własnych sklepach wypróbowałem, to naprawdę działa, jeżeli przypilnujemy pracowników, że na danym kliencie można uzyskać 2 zł, 5 zł, to się wydaje niewiele. Ale jeżeli dziennie zrobimy w taki sposób 20, 30, 50 zł, to w tygodniu potrafi to wyjść 500 zł, tak? A powiedzmy w kontekście miesiąca to potrafi wyjść 1000, 1500, 2000, tak? Kiedyś pamiętam, że któregoś razu zadzwonił do mnie, dzwoniła do mnie pewna osoba, która miała sterny i się spytała, na ile szkolenia, które ja robię, naprawdę coś dają. I rozmawialiśmy na ten temat i ja właśnie podałem ten przykład, że tak naprawdę po takim moim szkoleniu, jeżeli tylko pracownicy, właściciel oczywiście, będą stosować się tych zasad, to zwróci im się przynajmniej to, ile zapłacą za te szkolenie, bo przez miesiąc takiego działania już im się to zwróci. Oczywiście problem tutaj polega na tym, żeby tych pracowników cały czas motywować, to jest inna zupełnie rzecz, ale takie rzeczy naprawdę realnie są w stanie zwiększyć sprzedaż, odliczyłem sobie kiedyś od 4 do nawet 14-15%, tak gdzieś widziałem na największy moment. I to jest coś, co sprawia taki największy taki zysk, jeżeli chodzi o szkolenia, o sprzedaż, o ludzi, tak? O to, co mogą zrobić konkretni ludzie, konkretni pracownicy. I teraz mówię o tym po to, bo no, jest to taka rzecz, która o tyle jest fajna, jeżeli tych pracowników naprawdę będziemy
kontrolować też w jakiś sposób, tak? Bo to można kontrolować, to trzeba regularnie im, to są różne na to sposoby, jakby podawać tą wiedzę, przypominać, ale wiem, że pamiętam, że pisząc na właśnie ten poradnik, miałem jakby na myśli to, żeby na przykład pokazać go w taki sposób, żeby było jak najwięcej w tym poradniku też obrazków, żeby tych ludzi nie zarzucić pewnymi rzeczami, ale pokazać, że na przykład sprzedając, nie wiem, coś dla koszatniczki, czasami pracownicy mają za zadanie, pokaż wszystko, co potrzebuje koszatniczka. Wykazuje się, że oprócz klatki i wszystkich innych tam rzeczy, takich, które pierwsze przychodzą do głowy, znaleźliśmy rzeczy, których było na ponad 150 zł więcej, których teoretycznie może potrzebować koszatniczka. No i oczywiście, że nie pokażemy tak każdemu klientowi, bo to nie da rady, ale jeżeli pracownik czy właściciel otworzy sobie, tak, że tak powiem, umysł trochę na to, że tak naprawdę można polecić o wiele więcej, że zawsze można polecić coś więcej, że zawsze można sprzedać te 2 złote, 3 złote, to to jest bardzo konkretny zysk. Okej, więc to jest taka rzecz, którą, jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli jakieś macie pytania wobec tego, to proszę je zadawajcie, ja będę dalej kontynuował następną rzecz.